Dzisiaj jest z nami Marcin Krzywicki, nowy nabytek Chojniczanki. Marcin, przed kibicami zasłynąłeś m.in. jako król Twittera, lecz w krótkim czasie pokazałeś kibicom Chojniczanki, że jesteś również świetnym napastnikiem. 4 bramki w 2 meczach sparingowych to dobry wynik. Jak to skomentujesz? Zadecydowała forma czy świetna atmosfera w zespole? Cieszę się, że to idzie wszystko w parze, tak? Bo ostatnio ludzie kojarzą mnie bardziej z Twittera niż z poczynań boiskowych, ale tak jak mówię, to wszystko można połączyć i pokazałem, że się da, więc te mecze sparingowe pokazały, że dyspozycja jest fajna i mam nadzieję, że to wszystko się przełoży na boisku. Przypominam, zwłaszcza z Kotwicą, gdzie Marcin zdobył hat-tricka, klasycznego hat-tricka w jednej połowie. Jak podsumujesz pierwsze wrażenia z pobytu w Chojniczance? Z kim najlepiej się dogadujesz? Czy już powstały jakieś więzi klubowe? No, początek jest bardzo pozytywny, tak? Z chłopakami miałem się raczej na boisku częściej, ale osobiście znam przede wszystkim Maćka Kostrzewę z Wisły Płocka, więc z nim dzieliłem ten pokój. I tak jak mówię, wszystko jest w najlepszym porządku i czas pokaże, jak będzie dalej. Wkrótce mecz z Zawiszą Bydgoszcz, w którym miałeś okazję spędzić kilka lat. W zasadzie stawiałeś tam pierwsze piłkarskie kroki. Czy nie będzie ci żal strzelić kolejnego hat-tricka drużynie, w której się wychowałeś? Nie będzie mi kompletnie żal. Rzeczywiście Bydgoski Zawisza jest klubem, w którym się wychowywałem i mieszkam od stadionu w takiej odległości, że jak mocniej bym kopnął piłkę, to pewnie bym trafił w swoje okna, więc mówię, nie może być sentymentów, ale na pewno serce mocniej zrobi, jak gra się przeciwko klubowi, w którym się wychowałem. Jasne. Podsumowując, co na daną chwilę chciałbyś powiedzieć kibicom Chojniczanki? Jakieś przesłanie od siebie? Żeby wykupili jak najwięcej karnetów i przychodzili w jak największej liczbie na mecze, bo my postaramy się, żeby było ciekawie i w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty.